Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku tematem numer jeden jest wizyta premiera Indii w Polsce i próba odpowiedzi na pytanie, czy ogłoszone strategiczne partnerstwo obu państw jest czymś więcej niż tylko wyświechtanym sloganem. W pozostałych tematach poruszę nową strategię nuklearną. Stanów Zjednoczonych podpisaną przez Joe Bidena w kontekście geostrategicznej rywalizacji z Chinami, niemieckie plany objęcia dowodzenia nad siłami morskimi sojuszu na Morzu Bałtyckim i plany Brukseli dotyczące przemysłu, nowych przepisów, które mają. Faworyzować firmy z krajów korzystających głównie z tak zwanych niskoemisyjnych źródeł energii. Pytanie, czy nie będzie to gwoździem do trumny dla polskiego przemysłu. Tymczasem zachęcam Państwa do subskrybowania kanału, udostępniania tego filmu, lajkowania, komentowania i przechodzimy do pierwszego tematu. Wczoraj, 22 sierpnia 2024 roku, premier Indii Narendra Modi złożył oficjalną wizytę w Polsce. No Jest to wizyta niebagatelna, ponieważ premier Indii złożył wizytę w naszym kraju po raz pierwszy od 45 lat. W tym roku Polska i Indie świętują 70. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych i z tej okazji, tak symbolicznie, ogłoszono podniesienie relacji. Polski i Indii do poziomu partnerstwa strategicznego. To zresztą ogłosił oficjalnie Narendra Modi podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Tutaj szeroko były omawiane zakresy możliwej współpracy, mówiono o kwestii. Pogłębienia tego partnerstwa, jeśli chodzi o przemysł obronny, współpracę w zakresie przemysłu obronnego, odnawialnych źródeł energii, przetwórstwa żywności, i wielu innych, wielu innych kwestii. Bardzo zręcznie omijano temat wojny na Ukrainie. To wszystko ma miało oczywiście swoje istotne uzasadnienie, tym bardziej, że Indie i Rosję wiążą bardzo głębokie relacje gospodarcze, także strategiczne. W związku z tym to jakby w naturalny sposób omijano ten, ten temat. Natomiast powstaje oczywiście pytanie, czy ta współpraca w obszarze przetwórstwa żywności, gdzie Polska no, jest liczącym, liczącym, można powiedzieć, graczem w, w Europie, czy współpraca w obszarze odnawialnej, odnawialnej źródeł energii, tak naprawdę może być. Jakimkolwiek punktem zwrotnym w tych relacjach i dlaczego się stało tak, że akurat tutaj mówi się o partnerstwie strategicznym z państwem, którego, które jest tak ściśle związane interesami gospodarczymi z Rosją. Wynika to w mojej ocenie z polityki amerykańskiej. Oczywiście, w Polsce chcielibyśmy, aby Polska była podmiotem, a nie przedmiotem gry międzynarodowej, aby Polska prowadziła taką strategię długofalową i powiedziałbym politykę z wielkim rozmachem, no ale tak nie jest. Tak po prostu nie jest. Polska polityka zagraniczna jest funkcją relacji polsko-amerykańskich i Dokładnie tak jest w przypadku relacji Polski i Indii. Musimy pamiętać, że Indie są obecnie najludniejszym krajem świata, liczącym już ponad 1,4 mld ludzi. Indie prześcignęły Chiny, jeśli chodzi o liczbę ludności. Według prognoz ONZ-u w 2050 roku przekroczą 1,6 mld ludzi. Nazywane są największą demokracją świata. No, jest tam uprawnionych do głosowania. Ponad 970 milionów ludzi. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że oprócz tego, że Indie są oczywiście żywo zainteresowane bliską współpracą z Rosją i z Rosją wiąże Indie strategiczne partnerstwo, no to i Indie są członkiem grupy BRICS, czy grupy BRICS, właściwie od 1 stycznia bieżącego roku można mówić o grupie BRICS, bo to już nie 5, a dziewięć państw, to jednak Indie prowadzą bardzo autonomiczną politykę zagraniczną. Zresztą takim głównym hasłem, można powiedzieć, doktryny polityki zagranicznej Indii jest strategiczna autonomia. I tutaj warto zauważyć, że oprócz tego, że Indie, tak jak powiedziałem, są członkiem grupy BRICS+, to jednocześnie są członkiem grupy QUAD+. Grupa QUAD została powołana, taka nieformalne, można powiedzieć, strategiczne partnerstwo zostało powołane w 2007 roku z inicjatywy Japonii i obok właśnie Japonii, Indii, skupia także Stany Zjednoczone i Australię. I to jest też bardzo ważny element, żeby zrozumieć geostrategię indyjską, która ma na celu także równoważenie wpływów chińskich. Indie bardzo zręcznie prowadzą swoją, swoją politykę zagraniczną, i trzeba powiedzieć, że tutaj Narendra Modi, który jest premierem od ponad 10 lat, bo został objął tę funkcję w maju 2014 roku. Nie wprowadził żadnej rewolucji, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Indii. Indie mają swoją strategię, konsekwentnie realizowaną od wielu dekad strategię nieangażowania się w bezpośrednio w jakiekolwiek konflikty na, na natury, powiedzmy. Hegemonicznej, tak. Jeżeli chodzi o zmianę hegemoniczną, tutaj Indie nie opowiadają się jednostronnie ani za Stanami Zjednoczonymi, ani za Chinami. Proszę zauważyć, że Indie nie, ani nie poparły Rosji w wojnie na Ukrainie, ani też nie, nie potępiły Rosji. Na ostatnich negocjacjach w Szwajcarii Indie odmówiły podpisania końcowego dokumentu, który na, który obarczał Rosję winą za. Wybuch wojny na Ukrainie. To też znaczące takie dyplomatyczne zachowanie ze strony tego państwa. Indie starają się, tak jak mówię, realizować politykę strategicznej autonomii. To jest sztandarowe hasło polityki, polityki zagranicznej Indii. Starają się wykorzystać wszystkie, wszystkie możliwe szanse, aby budować po prostu swoją mocną pozycję na arenie międzynarodowej. No moglibyśmy powiedzieć spokojnie, że Indie realizują strategię polityki wielowektorowej. Z jednej strony są członkiem grupy. BRICS, Plus, z drugiej strony są członkiem grupy QUAD. Plus. Tutaj, mówiąc QUAD, Plus, mam na myśli także jeszcze oprócz tych czterech państw wymienionych Koreę Południową. Widać, że rozwój gospodarczy państwa, modernizacja sektora zbrojeniowego, program kosmiczny, energetyka. To są, to są te, te filary, które Indie starają się rozwijać we współpracy z różnymi partnerami, czy to będzie Rosja, czy to będą Stany Zjednoczone. No, krótko mówiąc, premier Modi stara się realizować bardzo powiedziałbym pragmatyczną politykę zagraniczną i niewątpliwie z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych postawienie na Indię jako takiego lidera globalnego południa, to, to określenie warto sobie zapamiętać, ono zastąpiło całkowicie właściwie we współczesnych analizach pojęcie krajów rozwijających się, czyli już nie mówiąc o określeniu kraje trzeciego świata. Byłoby po prostu korzystne z punktu widzenia strategii amerykańskiej, postawienie właśnie na Indie jako kraj najludniejszy, formalnie demokratyczny, mając oczywiście swoje bardzo istotne problemy wewnętrzne, to nie można o tym zapominać, niemniej jednak yy, równoważący wpływy zarówno Rosji, jak i Chin. I to z punktu widzenia amerykańskiego jest, jest korzystne. Stąd tak zależy Amerykanom na tym, aby nie tylko rozwijać dobre relacje z Indiami, ale także, aby junior partnerzy Stanów Zjednoczonych utrzymywali bardzo dobre relacje z tym państwem. I tutaj oczywiście ta wizyta i podniesienie tych relacji do poziomu strategicznego partnerstwa musia, no, musiała mieć zgodę w cudzysłowie Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. To nie jest tak, że Polska sobie. Kreuje politykę zagraniczną samodzielnie, ma strategiczną autonomię, używając tego określenia, w stosunku do Indii, do Azji. No, no tak, tak to nie wygląda. Tutaj ewidentnie Stanom Zjednoczonym zależy na tym, tak jak powiedziałem, aby partnerzy, senior partnerzy, partnerzy, junior partnerzy amerykańscy wzmacniali. Lidera globalnego południa, jakiego Amerykanie chcieliby widzieć w, właśnie w Indiach. I to jest wa i warte podkreślenia, natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że ten eksport ropy naftowej do Rosji, do Indii w pierwszym roku tej nowej odsłony wojny na Ukrainie zwiększył się pięciokrotnie. Indie są niezwykle ważnym partnerem handlowym dla Rosji, nie tylko jeśli chodzi o energetykę, odbiór rosyjskiej ropy, ale także jeśli chodzi o sektor zbrojeniowy, modernizację sektora zbrojeniowego, bo no w Indiach nie wszystko. Są zadowoleni z tempa tej modernizacji. Niemniej jednak Rosja jest bardzo ważnym partnerem, jeśli chodzi o zbrojeniówkę w Indiach. Także jeśli chodzi o indyjski program kosmiczny, też tutaj trzeba mieć to na uwadze. Te, to strategiczne partnerstwo Indii i Rosji zostało też, no, można powiedzieć, uwieńczone ostatnią wizytą na Rendry Modiego w Moskwie i też warto mieć to na uwadze. Inna sprawa, że. Rosyjską ropę za pośrednictwem właśnie Indii, kupują też inne państwa świata i też warto mieć to na uwadze pytanie, czy ta opcja była poruszana w nieformalnych rozmowach, czy może inaczej w kuluarowych rozmowach, które nie zostały ujawnione, nie, przed, nie zostały przedstawione publicznej w Polsce, to jest pytanie bardzo ciekawe. W ogóle, taką opcję, aby kupować rosyjską ropę za pośrednictwem Indii, to, to też warto, warto mieć to na uwadze. W mojej ocenie, w tej kombinacji całej geopolitycznej, podniesienie strategicznego partnerstwa, podniesienie do poziomu strategicznego partnerstwa relacji Polski, Warszawy i New Delhi jest, tak jak mówię, refleksem, jest wypadkową strategii amerykańskiej i tak moim zdaniem warto na to patrzeć. W Unii Europejskiej trwają prace nad przygotowaniem przepisów, które mają zdecydowanie faworyzować firmy z tych państw, które korzystają głównie z niskoemisyjnych źródeł energii. To jest poważne zagrożenie dla. Polskiego przemysłu, ponieważ jak wiemy, doskonale większość energii w Polsce wytwarzana jest w elektrowniach węglowych. I tutaj, jeżeli nawet jakaś firma startuje w przetargu i nawet wykaże, że do produkcji używa w jakimś stopniu tak zwanej zielonej energii, to i tak będzie przegrywała z tymi ofertami firm z innych państw, które mają w krajowym miksie energetycznym właśnie lepiej wykazane te odnawialne źródła energii To jest potężny, potężny problem. Te prace w Unii Europejskiej nabrały tempa po ponownym wybraniu po eurowyborach ostatnich Urszuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji, Komisji Europejskiej i no niestety trwają także te wszystkie prace nad zmianą przepisów dotyczących przetargów publicznych i mają uwzględniać właśnie tak zwany ślad węglowy czyli Emisję CO2 w miksie energetycznym danego kraju. No, Jeżeli to zostanie przeforsowane, to właściwie polskie firmy, polski przemysł znajdzie się na z góry przegranej pozycji, jeśli chodzi o jakiekolwiek udziały w przetargach, pieniądze unijne, tego typu, tego typu sprawy. Ponieważ, jeżeli załóżmy, jakiś producent z Polski wystartuje w przetargu publicznym i nawet tak jak już powiedziałem, udowodni, że do produkcji wykorzystywał zieloną, tak zwaną zieloną energię, czyli właśnie częściowo przynajmniej energię z odnawialnych źródeł energii, to i tak będzie, się, będzie odtąd uwzględniany w wyniku właśnie tych poprawek, tych, tych, tej nowelizacji przepisów, które, nad którymi pracuje obecnie Unia Europejska, ma się liczyć krajowy miks energetyczny. No i w związku z tym, tutaj oczywiście firmy, na przykład niemieckie czy czy francuskie będą, będą wygrane, natomiast państwa Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Polska, no staną, się na, staną się tak naprawdę krajami drugiej kategorii. To jest ostatni tak naprawdę dzwonek, aby. Próbować tworzyć jakąkolwiek koalicję tych, tych państw, które mogą zostać całkowicie zmarginalizowane w Unii Europejskiej, czyli ich przemysły mogą zostać zmarginalizowane, przez takie przede wszystkim przez przemysł niemiecki. Też nazywajmy rzeczy po imieniu. To Niemcy są takim motorem napędowym tego, co sami nazywają mianem Energiewende, czyli transformacji energetycznej. I proszę zauważyć, że Niemcy zamykając i e, elektrownie jądrowe, i stawiając na OZE, stawiając na wysokie. Technologie związane z tak zwaną zieloną energią starają się to narzucić pozostałym krajom Unii Europejskiej, które i tak, wiadomo, z uwagi na swoją słabość, może inaczej, na swój poziom gospodarczy, słabszy od, od Niemiec, nie są w stanie tak szybko. Dogonić Niemiec, jeśli chodzi o tę transformację energetyczną. W związku z tym mamy do czynienia z prawdziwą groźbą podporządkowania energetycznego, na przykład, podporządkowania gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej przez Niemcy. To jest jakby taka nowa odsłona niemieckiej koncepcji metal Europy, Europy Środkowej, w której kraje ościenne, kraje właśnie wokół Niemiec stają się podwykonawcami stają się montownią dla gospodarki niemieckiej która zasysa tanią siłę roboczą zasysa zasoby tych, tych państw i ten nacisk ze strony Niemiec, ze strony Brukseli na to, aby jak najszybciej zamykać kopalnie, zalewać je ze całym sprzętem, który znajduje się na dole, to jest nic innego jak działanie na szkodę państwa polskiego, ponieważ Polska nie jest w stanie od tak z roku na rok przejść po prostu na tak zróżnicowany miks energetyczny, aby móc konkurować tutaj z gospodarką niemiecką, i to jest realne zagrożenie. No pytanie, czy oczywiście da, uda się zorganizować w ogóle taką koalicję? Wiemy doskonale, jak silne jest lobby niemieckie, jak mocno jest zaawansowany lobbying niemiecki także w Polsce, jeśli chodzi o tę właśnie transformację energetyczną, zieloną energię i, i całą tę zieloną ideologię. Amerykański dziennik New York Times poinformował we wtorek 20 sierpnia bieżącego roku o tym, że prezydent Joe Biden zatwierdził nową strategię. Nuklearną i zatwierdził ją w obliczu zagrożenia ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. Ten plan strategiczny w swoich szczegółach nie jest znany, jest objęty klauzulą tajności, natomiast te przecieki, które zostały skierowane do mediów wyraźnie jakby przygotowują opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych na konfrontację z Chinami, taką konfrontację strategiczną. To oczywiście nie jest pierwszy dokument, który jasno nazywa. Po imieniu zagrożenie strategiczne, geopolityczne dla Stanów Zjednoczonych, sytuuje właśnie Chińską Republikę Ludową jako tego głównego przeciwnika geopolitycznego. Natomiast to jest oczywiście bardzo interesujące. To są bardzo interesujące dokumenty, które wywołały także ożywioną dyskusję w gronie ekspertów, komentatorów polityki zagranicznej w Stanach Zjednoczonych, ponieważ ten dokument, zdaniem New York Timesa, po raz pierwszy w historii ma. Poruszać tak naprawdę czy przesuwać strategię odstraszania Waszyngtonu na rozbudowujące swój arsenał nuklearny Chiny. No dotychczas ten główny przeciwnik w obszarze strategicznego odstraszania to był najpierw Związek Radziecki, później Federacja Rosyjska. Teraz Właśnie przesuwa się te akcenty w, w, tym, w tym zakresie. Natomiast, co jest bardzo istotne z tych informacji, które wyciekły do mediów, które są szeroko komentowane w gronie ekspertów w Stanach Zjednoczonych, istotne jest to, że prezydent Stanów Zjednoczonych miał nakazać siłom zbrojnym USA przygotowywanie się do możliwej, uwaga, skoordynowanej konfrontacji nuklearnej z aż trzema państwami Rosją, Chińską Republiką Ludową i Koreą. Północną. Ten dokument, zdaniem New York Timesa, ma szczegółowo analizować właśnie te wszystkie niuanse związane z tym, czy Stany Zjednoczone są przygotowane do reagowania na tak zwane kryzysy nuklearne i czy mogłyby z im sprostać, gdyby na przykład wybuch, wybuchły jednocześnie, bądź jak to określono, sekwencyjnie, także hybrydowo, z wykorzystaniem zarówno tej tej. Z, z wykorzystaniem kombinacji z jednej strony broni nuklearnej, z drugiej strony broni, broni konwencjonalnej. I to jest rzeczywiście nowość w amerykańskiej, w amerykańskiej strategii. Też warto zauważyć, że New York Times podaje ważną informację, iż ta rozbudowa arsenału nuklearnego Chin ma. Przebiegać w tempie znacznie szybszym niż jeszcze wywiad amerykański przewidywał w 2022. Możemy przeczytać, zresztą także komentarze ekspertów amerykańskich, że Xi Jinping tak naprawdę orzucił wieloletnią strategię tak zwanego minimalnego odstraszania i bardzo mocno postawił na na, na rozbudowę arsenału nuklearnego. No i tutaj oczywiście pojawiają się różnego rodzaju spekulacje. To też oczywiście przygotowywanie opinii amerykańskiej na te konfrontacje z Chinami. Straszy się chińskim kompleksem nuklearnym. Mówi się, że jest. Możemy przeczytać w mediach, w mediach amerykańskich, że jest to najszybciej rozwijający się arsenał, kompleks nuklearny na świecie, że Chińczycy mają ambicje, że w ogóle. Personalną, taką osobistą ambicją Xi Jinpinga jest polityczną, jest osiągnięcie czy na poziomu, progu, czy nawet przekroczenie tego progu, którym dysponuje Waszyngton i Moskwa. No, pytanie, czy jest to rzeczywiście możliwe w dającej się przewidzieć w perspektywie. Niemniej jednak widać, że Amerykanie bardzo poważnie traktują te, ten rozwijający się arsenał, arsenał nuklearny Chin, traktują chińskie. Zagrożenie strategiczne bardzo priorytetowo i to też warto mieć na uwadze w kontekście rozmawiania o perspektywach geopolitycznych, zaangażowaniu się Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że od 2011 roku Amerykanie konsekwentnie przesuwają swoje strategiczne zainteresowanie na Indo-Pacyfik. Rosną ambicje Niemiec. I to nie tylko ambicje polityczne i gospodarcze, o czym wspomniałem także w dzisiejszym odcinku, ale także ambicje militarne. Coraz częściej możemy usłyszeć od dowódców niemieckich już nie, nie tylko o, o tej chęci przejmowania odpowiedzialności za tak zwaną wschodnią flankę NATO, ale także na przykład o chęci dowodzenia wszystkimi siłami morskimi państw NATO na Morzu Bałtyckim. To jest związane z wojną na Ukrainie, z przyspieszeniem pewnych procesów geopolitycznych. Ta wojna, można powiedzieć, stała się akuszerką, na przykład, procesu federalizacji Unii Europejskiej. Na pewno przyspieszyła ten proces, przyspieszyła różnego rodzaju. Prace nad aktami prawnymi, nad deklaracjami, także politycznymi w tym, w tym zakresie, ale także przyspieszyła wdrażanie tego, co Amerykanie nazywają offshore balancingiem czyli transmisją strategicznych interesów amerykańskich za pośrednictwem regionalnych potęg, partnerów. Amerykańskich. Nie mówię oczywiście o junior partnerach, o Wasalach, ale o państwach, które są regionalnymi potęgami, są traktowane po partnersku przez Stany Zjednoczone. I niewątpliwie w Europie kontynentalnej, tutaj nie uwzględniamy oczywiście Wielkiej Brytanii, w Europie kontynentalnej taką regionalną potęgą, takim partnerem strategicznym dla Stanów Zjednoczonych stały się. Niemcy Niemcy stały się niewątpliwie bardzo ważnym elementem amerykańskiej strategii offshore balancingu i widać to po swobodzie, w jakiej, z jaką niemieccy wojskowi artykułują. Właśnie ambicje strategiczne Republiki Federalnej Niemiec. Myślę, że warto przyjrzeć się tym, tej deklaracji Bundeswehry zaraz po spotkaniu generała Karstena Breuera, szefa Bundeswehry z, genera z generałem Wysławem Kukułą, szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego, to jest kwiecień 2024 roku. Po tym spotkaniu Bundeswera podała do publicznej wiadomości, że, uwaga, to jest cytat, Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią Flanaganę na to. Koniec cytatu. To wywołało dosyć takie komentarze, można powiedzieć, pełne oburzenia w Polsce. Zresztą słusznie. Natomiast no, dziwi trochę naiwność komentatorów, publicystów i polityków w Polsce, którzy uważali, że Polska bezwarunkowo wspierając Ukrainę, przyjmując miliony, miliony migrantów z Ukrainy, przekazując setki ton, setki tysięcy właściwie ton sprzętu wojskowego i tak dalej i tak dalej będzie lewarować swoją pozycję, będzie nagle jakimś głównym partnerem Stanów Zjednoczonych. No nic z tych, nic z tych rzeczy, absolutnie nie. Polska osłabił, Polska się rozbroiła, Polska osłabiła się tego typu bezwarunkowym wspieraniem Ukrainy, a nie wzmocniła. Tutaj widać, że główne laury zbierają Niemcy i to nie tylko w oczach Amerykanów, ale także Ukraińców. Niemcy potrafią, a niemiecki aparat państwowy doskonale potrafi wykorzystywać to pr marketingowo, mimo, że doskonale wiemy, że Niemcy... Proporcjonalnie, jeśli chodzi o procent PKB, nie wydają tyle na, na obronność jak Polska. Niemcy nie wsparły Ukrainy tak jak Polska, ale potrafią to o wiele lepiej PR-owo-marketingowo wykorzystać, to Niemcy są partnerem, głównym partnerem w Europie Kontynentalnej Stanów Zjednoczonych, a nie Polska, i to widać po tych właśnie deklaracjach. Natomiast Niemcy mają bardzo duże ambicje, których wyrazicielem ostatnio był wiceadmirał Jan Christian Kag, dowódca niemieckiej marynarki wojennej, który w wywiadzie dla japońskiej gazety The Japan Times. 20 sierpnia bieżącego roku powiedział, że Niemcy mają silną marynarkę wojenną. Na Bałtyku, jego zdaniem, mają największą i w związku z tym chciałyby, chciałyby tak naprawdę przejąć dowodzenie i kontrolę w regionie Morza Bałtyckiego nad siłami morskimi państw NATO. Powiedział, że. Zresztą Niemcy miały wystąpić do NATO z, takim, z taką propozycją, z ogłoszeniem takiej gotowości do przejęcia regionalnej odpowiedzialności za dowodzenie i kontrolę. Co do szczegółów, jak miałby ten nadzór, to dowodzenie wyglądać, no nie wypowiedział się, admirał Kakt, Niemniej jednak widać, że Niemcy konsekwentnie dążą do podporządkowywania Państw członkowskich Unii Europejskiej, europejskich państw NATO. Widać to w obszarze energetyki, widać to w obszarze marynarki wojennej, widać to w obszarze sił lądowych, ale także w obszarze obrony powietrznej. Te niemieckie koncepcje budowania wspólnej europejskiej obrony powietrznej, no, gdzie oczywiście Niemcy mieliby odgrywać pierwsze skrzypce, mieliby główną rolę, wiodącą rolę. Od, odgrywać, no są są tak, jest to już widoczne, to, to nie jest tak naprawdę w jakikolwiek sposób ukrywane, widać te potężne ambicje, widać, że Unia Europejska stała się potężnym narzędziem lewarowania pozycji strategicznej Niemiec, a dodatkowo to pogłębiające się partnerstwo Niemiec Amerykańsko Niemieckie i Amerykańska strategia offshore balancingu, przesuwania strategicznej obecności amerykańskiej na Indo-Pacyfik, na Bliski Wschód i jednocześnie Takiego mianowania Niemiec jako głównego partnera amerykańskiego w Europie no bardzo mocno, bardzo mocno lewaruje tę te, te pozycję geostrategiczną Niemiec, co z punktu widzenia oczywiście państwa polskiego jest niekorzystne. Widać, że Polska będzie coraz bardziej marginalizowana. Te próby podporządkowywania i polskiej obrony powietrznej i próba nadzoru nad polską marynarką wojenną przez dowódców niemieckich, no oczywiście byłaby skrajnie niekorzystna dla. Dla Państwa Polskiego, ale musimy sobie zdawać sprawę, że proces federalizacji Unii Europejskiej będzie niestety te procesy pogłębiał. Dziękuję Państwu za uwagę.